W tym całym moim gotowaniu nie chodzi o gotowanie. Chodzi o miłość. Każdy ma pewnie jakąś potrawę, która mu się kojarzy z miłością. Tak, ja znam przepis, który potrafi narobić niezłego zamieszania w życiu uczuciowym. To są mafiny czekoladowe, łez wyciskacze. U mnie to suflet pistacjowy mojej babci. Od niego zaczęła się cała moja historia z gotowaniem. Ale najpierw o mafinach wyciskających łzy. Dobra? Dawaj. Słuchaj, pewnego dnia moja koleżanka poznała faceta. Poznała. Stary wpadł w siebie po prostu. Znasz ten uczucie na początku, to patrzenie sobie głęboko w oczy, trzymanie się za ręce, motyle w brzuchu, nie? No i czekolada. Oczywiście, że czekolada, oczywiście. I ten facet zaprosił ją na piknik. Ona oczywiście marzyła, żeby to był, wiesz, najromantyczniejszy piknik na świecie. Okay. Wymyśliła, że zrobi czekoladowe muffinki. No więc miesza tą czekoladę, a w tej czekoladzie roztapia całe swoje serce. No i właśnie, to jest ten najlepszy moment, jak wiesz, że kogoś nakarmisz. Ona z całego tego swojego zakochania, z tego rozanielenia, z tej głowy w chmurach, wyobraź sobie, wsypała do środka calusieńką paczkę płatków chili. Wow. Nie za ostro będzie? No, właśnie. A ona nawet tych mafinek nie spróbowała. No wiesz, kobieta zawsze jest na diecie. No. I teraz sytuacja. Są na polance w lesie. Dookoła szumią drzewa. Winko otwarte, ona częstuje go mafinkami. Facet bierze pierwszy kęs i... A ona mu nawet wody nie podała. Bo? Myślała, że on jest taki wzruszony. Ale co z tym facetem? Są małżeństwem, szczęśliwym małżeństwem od kilku lat. Jaka wzruszająca historia. No. Fajnie. Babeczki. No, babeczki. I właśnie dzięki tym babeczkom zdobyłam przepis na to, jak wywodzić łzy u mężczyzny. I o to chodzi, no wiesz, emocje, miłość. Oczywiście. Przez żołądek do serca. No, co chciałeś powiedzieć na S? Serca. Słuchaj, ja też mam bardzo fajną historię kuchenną. Poczekaj. A może wy macie jakąś fajną historię miłosną do opowiedzenia?